objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Marnujesz czas swój. Duchu ludzki, twoja ostatnia szansa, ostatnia sekunda do podjęcia decyzji się kończy. Marnujesz czas przeznaczony na rozwój duchowy. To była okazja dla ciebie ducha, aby się stać duchowym, służyć Panu tu, w najgęstszej materii. Duchu, wołam do ciebie, przejrzyj na oczy, byś zdążył poznać prawdę przed wydarzeniami, które coraz mocniej działają na ziemi, wypalając codziennie najciemniejsze miejsca, wypalają ciemne bagaże na głowie czy karku ludzkich duchów. Te ciemne formy, które są bez możliwości oczyszczenia. Kieruj się do prawdy, inni poszli w dół. Brak im pokory, brak jakichkolwiek światłych wartości. Tylko ciemności widzą bez widzenia więcej, bez wyściubiania nosa ponadto. Siedzą w bagnie po czubek głowy, a stamtąd bez możliwości zobaczenia czegokolwiek poza błotem. Wszystkimi ludzkimi duchami na ziemi kieruje strach przed czymś, co wymyślił rozum poprzez ciemności. Boją się tylko i wyłącznie swojego cienia. Już jest taki ciemny, że bez widzenia różnicy między sobą a cieniem, który za nim stoi i straszy. Prawda jest jasna, świetlista, czysta. Każdy, kto da się poprowadzić prawdzie, będzie kierował się uczuciem. Śpi spokojnie, czuje się bezpiecznie. Taki duch jest odważny i mocny. Na złodzieju czapka gory, śpi jak zając pod miedzą. Czuje się ciągle zagrożony, bo piętno kłamstwa i oszustw wypala pieczęć na twarzy, a skradzione rzeczy palą ręce i ciało. Ciągle musi uciekać przed ludźmi, bo się ich boi, że się upomną o swoje pieniądze i produkty. Kłamstwo popędza kłamstwo. Już sami, bez wiedzy, co jest prawdą, a co kłamstwem. Wszystko zmyślone, ciemne, ukrywane. Na strachu jadą, szybciej w dół, do rozkładu. Dlatego wołam do was. Materia bez liczenia się. Liczy się tylko wolny duch, którego celem jest powrót do domu, do poziomu duchowo-istotnego. Materia jest potrzebna do wspierania procesów duchowych, nawet dla najbogatszych ludzkich duchów na ziemi. Żywy duch świeci promieniami miłości duchowej. To otwarcie na wszystko, co dobre i potrzebne. To bogactwo duchowe, a rozum to martwota. Brak energii jest ograniczony. To bieda duchowa.